O zabranie głosu poproszę teraz przedstawicielkę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, panią doktor habilitowaną Danutę Muchę, referat na temat Mazowszanie w Ameryce Łacińskiej. Bardzo. Dziękuję bardzo za zapowiedź i bardzo gorąco dziękuję organizatorom, dzięki którym mogłam tutaj dzisiaj do państwa przybyć. Jedyny, że tak powiem, no, minus to taki, że mojej publikacji nie ma w druku państwa materiałów. Zostałam zaproszona i dowiedziałam się później. Ameryką Łacińską trudno powiedzieć, dlaczego się fascynuję. Mieszkałam w Ameryce Łacińskiej, mieszkałam w Ameryce Środkowej. W latach 70. byłam tam na zaproszenie dyrektora, prywatne zaproszenie dyrektora Departamentu Sztuki i wybitnego rzeźbiarza Dagoberto Vázquez'a i jego żony Blanki Bianki Kesi. Wiele lat temu i dzisiaj zajmuję się Ameryką Łacińską już nie tylko z takiej duchowej pasji, ale i naukowej. Na ukończeniu jest w tej chwili słownik biobibliograficzny Polacy w Ameryce Łacińskiej mojego skromnego autorstwa i dlatego zachęcona dzisiejszą inicjatywą, która tutaj się tak pięknie realizuje, chciałabym sprostać oczekiwaniom, choć są one trudne z tego względu, że w biogramach pochodzących i dotyczących Ameryki Łacińskiej nieczęsto wiemy o miejscach urodzenia właśnie tych postaci. Ale starałam się, na ile potrafię, znaleźć takie nazwiska, które byłyby, a jest ich większa liczba, związane z Warszawą. Tutaj narodzili się ci właśnie nasi najważniejsi, najważniejsze postaci, ale też poza Warszawą jest jeszcze Gostyni. Jeśli pozwolicie państwo, to przedstawię dwie postaci, mianowicie myślę tutaj o Wacławie Radeckim, który urodził się w 1887 roku właśnie w Warszawie. Lekarz i psycholog. Ukończył studia na Uniwersytecie w Genewie, opublikował bardzo wiele prac naukowych z zakresu psychologii w języku francuskim i polskim. Podczas I wojny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie należał do towarzystwa, przepraszam bardzo, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był organizatorem i wykładowcą studium psychologicznego przy Wolnej Wszechnicy Polskiej. W 1923 roku wyjechał do Brazylii wraz z żoną Haliną z Pepłowskich, również psychologiem. Obydwoje rozpoczęli działalność w ośrodkach polonijnych i naukowych Brazylii, Argentyny i Urugwaju. W 1924 roku założył w Rio de Janeiro Instytut Psychologii. Był to pierwszy instytut dla chorych psychicznie, a jego twórca cieszył się wzięciem i uznaniem jako doskonały lekarz-psychiatra. Kilka lat później Radecki założył podobny instytut i pracownię badań psychiatrycznych również w Buenos Aires. Pracował także społecznie wśród miejscowej Polonii i przy poselstwie Rzeczpospolitej Polskiej. W 1926 roku nadano mu honorowy tytuł profesora psychologii Uniwersytetu w Montevideo w Urugwaju. Wraz z żoną Radecki był członkiem urugwajskich i argentyńskich towarzystw naukowych. Drugą postacią, którą chciałabym zaprezentować, jest Franciszek Ksawery Wakulski. Rok urodzenia 1842 do 1925 roku żył. Urodził się w Gostyninie. Ze względu na pracę ojca rodzina przeniosła się do Suwałk, gdzie Wakulski ukończył gimnazjum. Studia rozpoczął w Warszawskiej Szkole Głównej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. W 1867 uzyskał tytuł magistra nauk matematycznych. Następnie wyjechał do Paryża i został przyjęty do słynnej szkoły Drugi Mostów, uzyskując
dyplom inżyniera wraz z pierwszą nagrodą. I w tym samym roku za namową Edwarda Habicha wyjechał do Peru. Został zatrudniony jako inżynier w służbie rządowej. Początkowo wspólnie z Ernestem Malinowskim realizował projekt kolei na trasie Calayo y La Oroya. Później już samodzielnie zaprojektował most drewniany na rzece Rimac w Limie, łączący dwie linie kolejowe biegnące wzdłuż rzeki. Następnie przyjął stanowisko dyrektora służby telegraficznej Peru. Wraz z Habichem współtworzył pierwszą uczelnię techniczną w Limie o nazwie Specjalna Szkoła Inżynierów Budownictwa i Górnictwa. Dzisiaj to Państwowy Uniwersytet Inżynierii. Bakulski został powołany na stanowisko profesora Wydziału Budowy Dróg i Mostów w 1876 roku. Wykładał także mechanikę oraz rachunek różniczkowy i całkowy. W czasopismach peruwiańskich ogłosił bardzo wiele prac naukowych. Bakulski mieszkał w Peru prawie 20 lat, przekazując temu krajowi swoją wiedzę i talent. Natomiast Polonii Brazylijskiej podarował kilkaset książek polskich. Pod koniec XIX wieku wrócił do Polski i zamieszkał w Galicji, skąd kierował m.in. budową linii kolejowej Delaten - Kołomyja - Stefanówka o długości 112 km. W Limie, w parku Polonia, stoi pomnik poświęcony Habichowi i zasłużonym polskim inżynierom dla rozwoju Peru z płaskorzeźbą popiersia Bakulskiego. Dziękuję za uwagę.